Maja Kleczewska z nagrodą imienia Kazimierza Kuca. Reżyserka teatralna została uhonorowana podczas gali w Teatrze Śląskim. Wyróżnienie wręczono po raz trzeci. Jestem naprawdę tym poruszona i to jest obdarzenie wielkim zaufaniem, ale też odpowiedzialnością. Bo tak jak mówiłam, to nie jest tylko nagroda dla artysty, ale to jest też nagroda, która jest ważna ze względu na jakąś postawę obywatelską, jakąś niezłomność. I jak myślimy o Kazimierzu Kucu, on jest taką gwiazdą, która po prostu oświetla to wydarzenie, te gale. To jest też właśnie wielka odpowiedzialność, żeby sprostać temu, co on jakby narzuca sobą. Wśród nominowanych do nagrody w tym roku znaleźli się również Henryk Waniek, Maja Ostaszewska, Marta Frej i Robert Konieczny. Nagroda imienia Kazimierza Kuca to inicjatywa miasta Katowice oraz Uniwersytetu Śląskiego i Teatru Śląskiego. My tutaj na Śląsku mamy trochę inaczej i mamy swoje autorytety. Bez względu na wszystko, co się wydarza, bez względu na to, jakie mamy zdanie na temat tych osób, czy niektóre rzeczy nam się podobają, mniej lub bardziej, są takie osoby, które bezwzględnie uznajemy za autorytety. I Kazimierz Kuc do takich osób należał, należy i będzie należał. Podczas gali już po raz drugi wręczono też nagrodę ambasadora Śląska, którą otrzymał Jerzy Buzek, europarlamentarzysta, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. To jest takie zobowiązanie, także ogromne, dlatego ten zaszczytny tytuł i zobowiązanie zabieram z sobą do brukselskiego biura. Kazimierz Kuc zmarł w 2018 roku. W czwartek 16 lutego przypadła 94. rocznica jego urodzin.